Dzień dobry, Janusz Sowiński, Audio Muzofans. Goszczę w pokoju J. Sikora, na Audio Show 2024. Mając okazję porozmawiać z Robertem Sikorą, jednym z właścicieli firmy, o tych pięknych, wspaniałych gramofonach. Robert, powiedz troszeczkę, co tu dzisiaj mamy, jaki zestaw gra i dlaczego akurat taki. Okej. Zacznę od samego źródła. Jest to nasz najnowszy gramofon, model Standard Max Supreme. Jest to model, który powstał specjalnie w tym roku z okazji naszego 15-lecia i który jest rozwinięciem serii Standard Max. Powstały jako pierwszy nasz gramofon właśnie 15 lat temu, zbudowany przez mojego tatę. Ten gramofon w tej wersji, którą tutaj mamy, jest jak gdyby powrotem do pierwotnych założeń, które gdzieś tam towarzyszyły tacie przy projektowaniu tego modelu, który wówczas w takiej wersji nie mógł powstać. Minęło 15 lat, bogatsze doświadczenie oraz pewne możliwości technologiczne, techniczne oraz jakby nie patrzeć środki finansowe również. Byliśmy w stanie ten gramofon odtworzyć według tych pierwotnych założeń taty. I w takiej właśnie wersji on miał swoją premierę na targach Axpona w Chicago w kwietniu. Następnie prezentowaliśmy go w Monachium. Teraz jesteśmy z nim tutaj. To jest najnowszy wasz wypust. Tak, to jest nasz najnowszy gramofon. Wiesz co, jakbyś jeszcze mógł powiedzieć, jak już jesteśmy przy gramofonie, co tutaj jest za wkładka założona? Wkładka Aidas Mammoth Gold. Jesteśmy polskim dystrybutorem marki Aidas. I jest to litewski producent. Ta wkładka znana już, myślę, na rynku polskim tutaj fanom. To jest ten producent, który zaistniał taką też bardzo nietypową konstrukcją, ponieważ wykonywał wkładki z kości mamuta, tak? Tak, i to jest właśnie ten egzemplarz. Aha, to jest ten egzemplarz. To jest ten egzemplarz. No najwyższy model Aidas Mammoth Gold, tak się nazywa. Czyli można powiedzieć, że trochę vintage. Troszeczkę tak, jakieś 27 tysięcy lat vintage. Dobrze, to powiedzmy trochę teraz o dalszym systemie, co tu jeszcze mamy. Wrócę jeszcze do ramienia, to jest nasze topowe ramię KV Max 12. Oczywiście kevlarowe, co jest bardzo charakterystyczne dla naszej marki. Tak jak wspomniałem, topowy model, ramię, które miało premierę 2 lata temu. Seria Zirconium Series z łożyskiem stępu cyrkonu. I to też wy zaprojektowaliście od zera. Tak. Jeśli chodzi o ramię, to jest to też, wydaje mi się, chyba szczytowe osiągnięcie designerskie mojego taty. Lubię je tak określać, ponieważ... Powiedzmy, że właśnie jakby seniorem i szefem wszystkich szefów w tej firmie jest pan Janusz Sikora, który założył firmę, chyba zaczął najpierw od trochę wzmacniaczy, też troszkę tak, budował wzmacniacze. Tak, jeszcze to nie była ta firma, natomiast faktycznie w latach 90. Wspólnie z Olgiem Burdiakiem stworzyli markę Burdiak & Sikora, która produkowała wzmacniacze lampowe. Dobrze, wróćmy do tego, co mamy dzisiaj, do teraźniejszości. Co tu jeszcze mamy oprócz tego wspaniałego gramofonu? Wędrujemy dalej po kablu i mamy tutaj Phonostage marki Doshi, jest to amerykańska marka. Mamy tutaj całą elektronikę kompletną z najwyższej serii Evolution tego producenta, który jest zresztą tutaj z nami w Monachium. Więc mamy Phonostage, Landstage oraz monobloki. Kraj tak, pochodzenia? Na KT 150, jeżeli... Ameryka. Tak. No okablowanie jeszcze. Okablowanie oczywiście marki Soyaton, krakowska manufaktura, która również jest odpowiedzialna za okablowanie właśnie w naszych ramionach KV Max 12. I tutaj mamy do czynienia z kompletnym okablowaniem marki Soyaton. Interkonekty, sieciówki oraz kable głośnikowe. Co jest bardzo ważne, że firma Sikora stara się współpracować też z polskimi firmami i nie tylko z firmami, ale również z muzykami i promuje polską muzykę na rynku światowym poprzez nawet wizytach na targach za granicą, czyli cały świat może posłuchać polskich muzyków. Dobrze, lecimy dalej. Mamy głośniki. Tak, Karma Exquisite MIDI model 3.0, produkt roku magazynu Absolute Sound 2020. W naszym tutaj pokoju dzisiaj, dzięki uprzejmości polskiego dystrybutora, Galeria Audio z Wrocławia. Z Karmą zaczęliśmy współpracować na tegorocznym audio show w Monachium, na high-end show, gdzie nasz gramofon referencyjny był częścią ich kompletnego systemu Karmy w ich dużym pokoju. Tamta współpraca się nawiązała, w tej chwili jak gdyby przenosimy ją właśnie też tutaj na rynek polski i właśnie mamy dzięki temu te piękne kolumny, pięknie grające,
Zresztą przedstawicielka marki Karma, pani Vivienne, córka konstruktora, designera. Pojawi się zresztą tutaj również jutro z nami. No dobrze, na tym może zakończymy, czyli w pokoju Yoshikora możemy posłuchać sprzętu również Doshi, Karma, Sayaton okablowania, no i ten piękny, piękny gramofon, to jest dzieło sztuki. Zapraszamy, aczkolwiek film pewnie się okaże po targach, ale zapraszamy na wszelkie inne wydarzenia, gdzie się odbywają na całym świecie. Warto spotkać się, warto porozmawiać z Robertem, z Januszem i z panami z innych firm. Tak, zapraszamy bardzo i tak jak mówię, oprócz tego, że chodzi o sprzęt, szerzymy również kulturę winylową, także to też jest niezwykle istotne. Stąd ta współpraca, o której Janusz wspomniał, z muzykami, z artystami. Nie tylko chodzi o sprzęt, chodzi przede wszystkim o muzykę. Także zapraszam serdecznie. Zapraszam, dziękuję.